Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Spichris. Tym razem pokażę wam bitewkę na pojeździe, którego większość graczy po prostu nienawidzi. No chyba, że sama nim jeździ. Tak jak tutaj kolega właśnie Demon 2, pojazd HIV, 4 rakiety odpalane dosłownie w ułamku sekundy, plus potężne działko. Co to coś potrafi, to zaraz właśnie kolega zaprezentuje. Poszła pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Wszystkie trafione, 3000 obrażeń z pierwszej salwy. Zostało jeszcze działeczko. Tutaj kolega właśnie zapodał. Proszę bardzo. Dewastujemy przeciwnika. Podpalenie jeszcze dodatkowo. Masakra. Poszedł. Prawie 6000 obrażeń. A bitwa dopiero się zaczęła. Dodatkowo nie najgorszy pancerz. Ciężko to coś przebić. Wieża bezzałogowa, więc wchodzą tylko ułamki obrażeń. Tutaj niestety bez powodzenia, przeciwnik gdzieś tam się strzelił, prawdopodobnie w brzuszek dostaliśmy. Można oczywiście jeszcze tutaj celować, ale nie jest to łatwe. Trzeba być wyżej lub pojazd musi się znajdować pod kątem, żeby tutaj można było to sieknąć. No i kolejny delikwent. Kolega chyba próbuje go objechać, ale przynajmniej stara. Oj, trzecia rakietka, przepraszam, czwarta rakietka troszeczkę. Jest za wcześnie wystrzelona, wieża nie zdarzyła się odkręcić, ale dobijamy z działeczka. 8700 na koncie. Wadą tego pojazdu jest oczywiście to, że jest ogromny, tak jak wszystkie MBT-ki, więc z daleka go widać. Kiepski kamuflaż, ale to chyba oczywiste. Natomiast to jest pancerz całkiem nie z gorszy. Niestety, tutaj go dorwali. Troszeczkę poczekamy, ja może przyspieszę delikatnie, co? Byśmy za długo czekać nie musieli. Tutaj drużyna kolegi akurat zdecydowanie wygrywa, ogromna przewaga. A i tutaj Sphinx dobija. Sphinxa pokazywałem wam akurat podczas mojej rozgryweczki, też naprawdę fajny pojeździk, też potrafi sporo zdziałać. Wracamy już tutaj do kolegi. Ogólnie rzecz biorąc, to te maluchy tutaj zyskały bardzo mocne na znaczeniu. Kiedyś praktycznie były tylko i wyłącznie takimi spotterami, które gdzieś tam kryły się po krzakach. Teraz mogą nawiązać spokojnie walkę, nawet z ciężko pancerzonymi celami, jak na przykład Challenger 2. Te rakiety jednak dały tutaj sporo. Myślę, że w niektórych przypadkach to po prostu jest, jak to mówiąc, przegięcie. Tak jak na przykład przy tym HIV-ie. No, 4 rakiety odpalane jedna za drugą. Nawet mocno pancerzone pojazdy mają z tym problem. Zobaczcie, bach. I armaty praktycznie nie ma. Gdybyśmy to tutaj walczyli na przykład armata, to zanim byśmy w stanie byli wystrzelić te 4 pociski, to sporo czasu by minęło. A tutaj po prostu jeden za drugim poszło. Gdzieś mu to uciekł. Tyłem się odwrócił. Udało się uciec. Arietka. No cóż, dorwali nas tam przeciwnicy, ale swoje zrobiliśmy. 17000 obrażeń na chwilę obecną. Znowu troszeczkę przyspieszę. Tutaj mogliście zobaczyć, jak wygląda standardowa walka. I wracamy. Czyli strzał, jakieś 8-10 sekund czekania, znowu strzał. I przeciwnika nie ma. To był co prawda tylko bunkier, no ale... Normalny pojazd też by się tutaj z nim użerał dosyć długo.
Nieopancerzony drako kontra nasze działko. Bez szans. Co tu wyjechało? Wilczek! Bum! O, drako tu. O, może boleć, ale... Gdzieś tam się troszeczkę przyblokował. Sami zapuszczamy działeczko. Padł. No ta rybka nie wróci nic dobrego, ale raz, dwa, trzy, cztery. O, jeżeli tam się nie naprawił, nie cofnął, to wszystko siadło. Jak widzicie, kolega bardzo agresywnie, cały czas do przodu, pod bazę przeciwnika. Rytka już była gotowa akurat i wybrał miecz i cel. No cóż, nie zawsze to wychodzi tak, jakby się chciało. No i troszeczkę przyspieszymy. I kolega znowu w akcji. Jak widzicie, rozpędza się to całkiem przyzwoicie. Ponad 7 dyszek, leciutko. 80. Co tu wyjechało? Wilk. Biedaczyna. Długo nie pożył. tysiące na liczniku obrażeń. Części nie widzieliśmy. Akurat przeciwnik nieco odrobił straty. Zajął 2 punkty, 4, 6. Drużyna kolegi ma tylko 5. Gdzieś ta przewaga zmalała i faktycznie przeciwnik wyrównał. Związkowany i wydojony. I leci. Bach, 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 bach. I tyle było arietki. Nowy punkt do przyjęcia. I kolejny przeciwnik padł. Jeszcze typ się kryje. A, akurat armata SOA uratowana była. Raczej uratował armatę. Arietka ponownie. Ten to ma pecha coś. 3, 4. I z pojazdu niewiele zostało. Z podpalenia jeszcze obrażenia i dziękujemy. Tutaj typ i... A, jak się udało ściągnąć jeszcze tutaj gąseczkę, to mi się ładnie ustawił. Dążymy. A! Dorwał nas. No i to właśnie standardowa walka. Bam, bam. Bam. Sami przyznacie, że no HIV to jednak po prostu potężna maszyna siejąca zniszczenie. Bam. Władca 023 powinien dostać nerfa.
właśnie z tego powodu, że jest za bardzo przekonany tutaj. I się wcale temu nie dziwię, jestem jak najbardziej na tak, bo to jednak troszeczkę za dużo, jakby się pokolenia czterech takich potężnych rakiet. Dwie, okej, okay, cztery, no to już właśnie delikatna przesada i właśnie tutaj kolega pokazuje, jak to w rzeczywistości wygląda, jak to się tym gra i jak potężną siłę zniszczenia ma ten pojazd. Tego od boku. Ale i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i jeszcze działeczko potem. No, nie za bardzo może. O, nie miał szans. $40,000 nastukane. Raz, dwa. To się już odruchowo normalnie trzyma ten przycisk. Challenger. Nie udało się tutaj nie trafić, ale i tak wyrządził sporo szkód. Co tam reszta porabia? No, ten jak się ukrył. Bum. No niestety, nie będzie wygranej. Nie udało się, ale ja już wam pokazuję wyniki. Tutaj jeżeli chodzi o takie podsumowanie z tego głównego ekranu, 44,426 obrażeń. 7 co prawda tylko zniszczonych, no ale liczba obrażeń po prostu ogromna. Tutaj kolega dostał tylko, albo nie wiem czy to można nazwać, tylko 95,000 doświadczenia i 723,000 kasy za przegraną tutaj potyczkę. Myślę, że to jest tak niesamowity wynik, uzyskany przede wszystkim właśnie za te obrażenia. Pierwsze oczywiście miejsce, reszta daleko, daleko, daleko w tyle. Tutaj jeszcze wilk, które też naprawdę potężnie potrafią bić, 24,000. Reszta już daleko, 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 daleko w tyle u przeciwników. 20,000 maksymalnie tutaj typ, 99 A2, też nieźle. 14, no prawie tyle, można powiedzieć, 15,000 doświadczenia na czysto. I tak co bitwę, tak? Zauważcie, że mamy przegraną. Kolega dostał prawie 15,000 doświadczenia w drużynie wygranej. Na pierwszym miejscu tutaj Sphinx 12,000, czyli dostał nawet mniej niż tutaj kolega za tą wygraną bitwę. Tak jak mówię, no, większość tutaj doświadczenia właśnie z tych obrażeń, których ten pojazd potrafi zrobić naprawdę, naprawdę, naprawdę masę. Nic dziwnego, że gracze, którzy nie potrafią grać tymi pojazdami, ich nie posiadają, a spotykają ich na polu walki, no po prostu ich nie cierpią. Ja oczywiście taki potyczek życzę jak najwięcej każdemu, nie tylko na tym pojeździe, na każdym. Trzymajcie się, do usłyszenia.